Drodzy Państwo, stanęliśmy przed płótnem i będziemy działać. Tak jak powiedziałem na początku naszego filmu, jednym z pytań jest to, czy można zarazić się pasją, więc chciałbym ubrudzić trochę ręce i siebie przy okazji, stąd zmiana ubrania, sprawdzając, z czym je się pasję Krzysztofa, czyli malowanie. Także ruszamy. Krzysztof, działamy. Co tu się dzieje? Mamy taki podstawowy warsztat malarski. Mamy farby akrylowe w różnych kolorach. Mało używam tych farb, więc no na świecie jest więcej odcieni, ale to jest taka moja podstawa. One są szybko schnące, bo są wodne. Mamy wodę do wycierania, płukania pędzli, do czystą wodę do rozmieszania sobie poszczególnych kolorów świeżą. Ściereczki i nasza podstawa, czyli szpachle, pędzle, grube, cienkie, z różnym włosiem. Różne szpachle, też różnej szerokości, więc generalnie dla Ciebie to teraz będzie, mam nadzieję, bardzo duży fan, bo każdy pędzel, każde narzędzie zostawia inny ślad. I teraz, no, jak sobie tą farbę nałożysz, czy ją sobie rozcieńczysz trochę wodą, czy bezpośrednio, to są bardzo gęste farby, bardzo mocno napigmentowane, więc efekty są fajne, natomiast są gęste i trochę może się tam nimi ciężko pracować. Dlatego sobie moczysz pędzel w wodzie, rozrabiasz na naszym podłożu i malujesz. A reszta jest zabawą. To ruszajmy reszta do zabawy. A reszta jest zabawą, dokładnie. Dobra, ruch w ruch. Jak się będziemy zmieniać, też będzie fajnie. Też nie bój się wkładać brudnego pędzla z innego koloru do innego koloru, bo to są takie farby, że one chłoną absolutnie wszystko. Możemy zrobić sztafetę, będziemy się sobie zmieniać. Bardzo dobry pomysł. Super. Dobrze, dobrze. Otóż to... Czuję się jak Picasso, tylko maluję bardziej, mniej pod kątem. Bardzo fajne jest takie malowanie, dla mnie bez rozrabiania tego z wodą. Ta farba jest taka gęsta i ja lubię też fakturę. Podoba mi się też, że ona zostawia jakiś taki ślad. Chcemy zepsuć nożem. To bardzo dobrze. Umówiliśmy się z Krzysztofem, że to, co namalujemy, nie uzgadnialiśmy tematu, że będzie to zapis chwili, która jest i tego, co jest w nas. Będziemy musieli wydubać ten pomarańcz czy cokolwiek to jest. Spoko, on się rozmiesza. Okay. To są magiczne farby. Tam jest absolutnie wszystko dozwolone. Wiesz, też niektóre te pędzle mogą być twarde, dlatego że ja generalnie pracuję farbami olejnymi i one gdzieś bardzo w to włosie wchodzą. Jeżeli się coś nagle, wiesz, podzieje, to się nie przejmuj, nie stresuj. No powiem Ci, że jest tutaj, użyłeś słowa nie stresuj się, jest daleko od stresu w tym procesie, bo gdzieś wchodzi się bardzo w ten obraz i to, co tu się dzieje. I bardzo fajne jest to i obserwuję to w sobie, że ja nie nazywam tego w jakikolwiek sposób. Nie mam pojęcia, co to tak, jest i jak to jest. Tak, i to jest też super. A będziemy mieli gościa. Bardzo dobrze. To część chwili. Pojawisz się w filmie. Uważaj, bo jest wszystko nagrywane. Fajny proces. Ale muszę przyznać, że
nie mam tej obawy i samooceny, oceny tego, co robię, dzięki temu, że wiesz, jesteś też ty i to sobie tak fajnie płynie, więc nie ma tego elementu blokowania się na jakimś tam fragmencie, w którym nie wiem, co zrobić, bo po prostu nie zastanawiam się, co mam z tym zrobić. Tak, ale tak bardzo często właśnie wyglądają te podmalówki. Sam nie wiesz, dopóki tego w jakiś sposób nie zarejestrujesz, dopóki nie namalujesz, nie zobaczysz. Wiesz, w głowie to zawsze inaczej wygląda. Trzeba się oddalić, żeby zobaczyć, co tu się dzieje, nie? Tak, to jest podstawowa rzecz, tak zwane odejście. Tak, bo właśnie zauważyłem, że tak bardzo się skupiłem na tym rogu, że w ogóle nie wiem, co tu się działo w tym. I teraz patrzę, wow, coś tu powstało. Słuchaj, to teraz się zamieniamy miejscami praktycznie i to wtedy będzie intrygujące, coś ty dodajesz, coś ja dodaję. Tak, teraz ale wiesz, pojawiła się we mnie taka myśl, teraz analizuję też siebie i proces, że bo tu jest coś, co ty zrobiłeś. Tak. I ty mówisz o zmianie, że wszystko się zmienia, a ja pomyślałem sobie, kurczę, żebym teraz nie zepsuł tego, nie? Ale wiem, oczywiście sam siebie to złapałem na tym myśleniu, że no, skoro to tworzymy i nie mamy nic uzgodnionego, to ja nie mogę tego zepsuć. Tak, dokładnie. Widzisz, ja już rozbrajam twój ślad. Białe, puste przestrzenie działają niedomalowaniem, więc no, intuicyjnie zawsze się robi jakiś chociaż minimalny cień, tło, jakiś odcień bieli, ale nakładasz tą biel, nie zostawiasz jakby surowego płótna. Natomiast współczesna sztuka i współcześni artyści pokazują, że absolutnie można bardzo świadomie działać z pustą przestrzenią i z pustymi elementami płótna. Super. Widzisz? To jest ta magia. Należy zrobić wszystko. Tu nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych reguł. Nikt ci nie powie, że tak nie możesz. Nie ma takich osób. Co robisz, to co tak naprawdę czujesz. Wszystko w 100% zależy od ciebie, od twojej kreatywności właśnie. I odwagi, no bo trzeba się odważyć, żeby zrobić pewne ślady. No tak, bo ślad zostawia historię tego śladu, w sensie... Tak. No tak. On już jest. Tak. Możesz go zmienić, ale pytanie, czy ta zmiana spowoduje to, że obraz przestanie być autentyczny na przykład. Czy widzisz jakąś zależność między swoim nastrojem a kolorami, których używasz? Tak, na pewno. Staram się tego nie łączyć i przełamywać pewne rzeczy. Natomiast no jest to... no taka też szczerość danej chwili, danego działania. I samego obrazu też ostatecznie. To znaczy, ja też bardzo często pracuję nad wieloma obrazami, w ogóle rzeczami naraz, bo właśnie dopasowuję odpowiednie zadania do nastroju. W momencie, kiedy mam wiesz, dużo myśli nagromadzonych w głowie, a chcę coś zrobić bardzo precyzyjnego i wolałbym robić coś bardziej ekspresyjnego, to ta precyzja w danym momencie mi po prostu nie wyjdzie za Chiny, więc trzeba się trochę umieć dopasować. Bo w sumie mamy inną formę rozmowy. Poprowadzam parę przeszkadzajek, żebyś przełamał, właśnie to jest to przełamywanie granic. Żebyś przełamał ten element, że tam już coś jest.
Ale mi się to podobało. Wystawiamy i sprawdzimy, ile zarobimy. A to przekażemy na jakieś, nie wiem, dom dziecka albo na coś, nie? Super. O, jestem bardzo za. Albo właśnie na zwierzaki. No, albo na zwierzaki, albo na coś innego, zobaczymy. Wiesz, wymyślimy sobie. Zobaczymy, co zrobimy z tymi 20 złotymi. Jeśli tyle będzie, super. Co ja kupię za 30, tak już nie przejmę. Odzyskam obraz. Odzyskam obraz. Na wieku, amen, na pamiątkę. A kiedy kończy się namawiać? Teoretycznie wtedy, kiedy uznajesz, że to jest efekt, który chciałeś osiągnąć, albo uważasz, że te ślady są zadowalające, albo miałeś jakąś ideę, emocję do przekazania i to, co widzisz przed tobą, to jest właśnie to. To jest bardzo rzecz indywidualna. No tutaj na przykład ktoś może zadać, no to jak wygląda nauka na akademii? Tak. Jak to profesorowie oceniają? No bo nie ma zasad, nie ma granic. To kiedy kończysz akademię? To kiedy kończysz akademię? Ja, kurwa, to jest efekt zadowalający. No właśnie. Jak ta praca u nas wygląda? No to jest dzień wariata absolutnie czasami. Nie ma takiego momentu. No, najwięksi malarze nieżyjący, jakby powstali z grobu, to pewnie by stwierdzili, że jeszcze wiele by mogli zmienić, przemalować i my się zachwycamy, a dla nich to jest absolutnie nie to, co miało być, więc to jest zawsze taka otwarta sytuacja. To powiem ci, że to jest trudne dla mnie, no bo... No. I tak myślisz sobie, dobra, może już, ale może tu jeszcze zrobię mazę. A później na przykład zrobiłem tę mazę i to jest też ciekawy moment dla mnie, jestem z nich niezadowolony. Weszły mi w ogóle na psa, nic tu nie wnoszą, robią z nimi bałagan, no ale nie mogę ich stąd zabrać, więc teraz myślę, iść w nie dalej, no ale one wchodzą na ten środek, który był ładny i w ogóle, czy co z nimi zrobić teraz, no nie wiem. Masz generalnie zamalować, albo wiesz, w czasie malowania obrazu jest wiele takich elementów. I teraz siedzisz i przeprawiasz temat, kombinujesz. Zawsze można zamalować, natomiast może warto poszukać w tym wartości takich plastycznych i czasami ten błąd, porażkę przekuć na coś właśnie pozytywnego. I tego się nie da do końca wytłumaczyć, to jest właśnie ta kwestia wyczucia. Na ile jesteś w stanie, wiesz, przełamać pewne bariery estetyczne, żeby to zaakceptować. Bo jeżeli w to wierzysz i to akceptujesz, to jesteś dalej w stanie z tym pracować. Jest ciekawe słowo, akceptacja tutaj tego problemu. Tak. Że to jest. Tak. To tak jak w życiu, nie? Dokładnie. Coś jest tak jak jest. Tak. I teraz możemy to zmieniać. No, drzwi są zawsze jakieś otwarte. Thank you.
pamiętać, zawsze stanowiało chwytanie pędzla za koniec, nie? Mhm. A nie za tutaj tak jak piszemy. Mhm, to też implikuje pewną niedokładność, nie? Tak, ale też daje ci większe możliwości ruchu, obrotu ręki. No tak, rzeczywiście. A wtedy pracujesz, no teoretycznie tak też możesz, nawet jest łatwiej, ale ten, szczególnie chyba tak malujesz w momencie dużych formatów. Wtedy masz większy zamach, przy dużych formatach i przy dużej ekspresji, no pracujesz praktycznie całym sobą, całym ciałem. A teraz popatrz, pokażę ci jeszcze jedną fajną rzecz. Która już wprowadza kompletne zaburzenie. Zaburzenie kompletne i umysł wariuje, mam wrażenie, w takim momencie. I zrobisz sobie tak. Teraz mam. Bo już się kompletnie wszystko zmieniło. Obracanie obrazu to też jest pewien sposób na... A wiesz co, w ogóle teraz to jest świetny sposób, bo ja już widzę coś, co bym chciał tutaj zrobić. No właśnie. Zobacz, tutaj nam wyszła postać, jest oko, ta postać, ta postać jest, tu jest nos, nie? Tutaj mamy nos, tutaj gdzieś mamy usta i no, no, no. I to jest proces, i bierz pędzel, od razu notuj, póki to widzisz, właśnie to jest ta akcja-reakcja. Póki to widzę, trzeba to, choćby nie wyszło, trudno, ale no... Wiesz, mocny kolor, kurde. No, powiem ci, tu mnie zaskoczyłeś, rzeczywiście to jest bardzo fajne. Mało tego, jak teraz w taki sposób popracujemy i odwrócisz z powrotem ten obraz, to znowu widać kompletnie co innego. Mimo tego, że ten umysł pamięta tą pierwszą wersję, ale nie do końca. Będzie, że to jest bardzo ciekawa lekcja, że jak albo utkniesz w jakimś miejscu, albo nie wiesz co masz zrobić, to można wrócić sytuację. Tak. Nagle na przykład przestałem żałować tego, nie? Że kurczę, takie mazy mi wyszły, bo tak naprawdę przestałem je widzieć w jakiś sposób, jaki widziałem je wcześniej. Tak. I nagle okazało się, że znak wykrzyknik, który narysowałem tutaj wcześniej wyglądał, jest dobrany. Przód tej postaci. Nie potrafię tego, wiesz, mam to w głowie, ale nie jestem w stanie tego przenieść, tak żeby to było, zaczęło się nie super wyrać na twarz, ale żeby nadać temu kształt po prostu twarzy osoby. Żegłówka... Nie, to masz oko, nie? To zrobiłem mi lokalizację. A to, że tak w ogóle. Ale popatrz, to jest też kolejna fajna rzecz. Tu mamy głowę, mamy ramiona, no tak, ramię, korpus, siedzi noga, osoba. Siedzi, ma stopy. Blokuje kolejne ręki albo ma z tyłu. Tak, tak. No to jest taki jakby zarys początkowy siedzącego modela naprzeciwko ciebie. Zaczynasz od planu samej. Ma nogę na nogę założone. Tak, też ma, dokładnie, bo tu ma. Tutaj tu, się, tu ma stopę. Nie? Tak, tak, tak. Kolano tam można przeprowadzić i ona... No. Widzisz? Kolejna rzecz. No to... I to jest super, co tak nakręca i jaka to jest w ogóle radocha, że coś takiego nagle zauważasz. Nie? No ja tego nie widziałem, rzeczywiście. Ale na tej samej zasadzie tutaj mamy postać, taką narysowaną przez dziecko. Tak. Ręce, nogi, tak. I głowa, nie? Ale też proste plamy, prosty ślad, a rozpoznaje się coś takiego. Nauczyłem się już lepiej
łatwiej kijek pocieniować, niż by nie pogrubasić, coś ci mówiłem. Tak. Zatem... Tak, jest brąz, ale teraz będzie hit, bo teraz będziemy trzaskać razem z brązem, bo to wiesz, się cieszę, że to namieszałeś. I ciężko... Mówiłeś, że nie ma cenzury, więc zrobiłem tutaj tańczącą murzynkę. Hula, hula. Znaczy nawet jeszcze i sutki zrobię. Idziemy takie dwa prosiaki. Ale dobrze. To musimy jeszcze i kolczyki zrobić, słuchaj. O kurde, to już jest wyższa szkoła jazdy. Dawaj. No, jak wyższa szkoła jazdy, to podtrzymaj mi piwo. Sorry, Ricky, co? Już tam wyjdziemy na straszne świnie, wiesz? That's life. Ale nie ma cenzury. Ale na gość się sprzedaje, prawda? Więc... Tak, bardzo dobrze. Szczególnie dzisiaj. No. Szczególnie dzisiaj, także... No, będą się cieszyli ci, co? Ja ci powiem, że nie czuję, że miał potrzeby jeszcze jakoś... Wiesz, bo mógłbym tu narysować banany, ale... A to zrobimy tematycznie już, wiesz, już hardkorowo pojedziemy. No tak, tak. Wiesz, no i generalnie jest taki moment, że na przykład jak ja bym pracował nad tym obrazem, to bym zostawił go na dzień, dwa, poszedłbym. Zacząłbym zajmować się kompletnie czymś innym, tak. Żeby przemyśleć, nie przyzwyczajać się za bardzo, tylko wchodzisz następnego dnia kompletnie na świeżo z pustą głową i widzisz albo nie widzisz, może kolejnych dni ten obraz by potrzebował normalnie, tak? Jeszcze. Czasami się odkłada na miesiące, na lata artyści, wiesz, zostawiają swoje prace, wracają albo i nie wracają, po prostu uznają, że to był jakiś zabieg, potrzeba chwili i no nie wyszło, trudno. No zobacz, tutaj też są takie, jak z daleka spojrzysz, postacie, które sobie siedzą, takie dwie. Tak, tak, tak. A to jest wąż latający chiński. Sam może do tego zrobimy opis. Tak. To będą obrady w murzyńskiej wiosce, obrady Sejmu, skoro już to banany. To mamy jeszcze tory. Mi się, no, do tej pory mi się to kojarzy z torami. Tak, tak. Ucho już zaczyna wyglądać jak taka jakaś żdżownica zawinięta, ślimak, bo ja wiem, takie ma dziwny kształt. Taki znak drogowy mamy też w murzyńskiej wiosce, gdzieś jest taki stop. A to mi przypomina, jak są japońskie obrazy, a co prawda oni koi rysują innym kolorem, ale te takie trochę tak. Koi mi to przypomina. Tak, 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 racja. No. Chociaż ci, którzy mają tatuaże z koi, teraz nas przeszczą i powiedzą koi, koi. Tu masz też drogę dojazdową przez tory. Wiesz? To jest stara płytówka z Wrocławia do granicy. No, trochę zieleni, trochę pas, znaczy pobocze, jakiś tam trawka, coś. Mamy dziurki od zeszytu, takiego, gdzie tak, można wyrywać strony. Tutaj teraz się nam zrobiło trochę takie drzewo, które zwiędło z jednej strony. Tak, 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 zwiędnięte drzewo. Nad stawem, bo to się może odbija, tylko że się przesunęło odbicie. No staw tutaj masz, zobacz, nie? No tak, 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 racja. Co tu jeszcze znaleźć? My też mamy takiego ludzika, który ma główkę i tak rozłożone rączki. Cześć, nas wita. I to tak. Gdzieś się w jakimś bajorku tapla. Już każdy ślad, każda kreska już ma znaczenie jakieś. Też balon lecący. Tak. Ten balon. To siodełko takie malutkie, znaczy ten koszyk. No ale murzynka sprzednia. I jest na pierwszym planie, według zasad. Wszelakich. Granatowa murzynka. Też w dobrym miejscu się znajduje. Jak sobie rysujemy podział, no to jest na skrzyżowaniu. Jeden w złotym punkcie. W złotym, tak, dokładnie. A nic innego nie jest tu w złotym punkcie. No, no. No reszta, wiesz, znaczy nic istotnego nie jest tutaj, tak, z tych tak. Punktów. Z tych czterech punktów. No, abius jest. Generalnie usta jeszcze tego kogoś. Tak, tak, tak. Są tutaj. No to co? Gotowe.
Rozumiem, że poczekamy, podpiszemy portal aukcyjny i zobaczymy. Ale powiem ci, to też jest ciekawa rzecz. Ty się rozstajesz ze swoimi obrazami? Tak, no sprzedaję. Lubisz, że to będziecie widać na... Aha. Co się tam... Tak, no sprzedaję. A nie jest ci smutno? Nie, nie, no bo to jest wytwór moich rąk, no... Wszystkie obrazy moje dzieci, ale nie mam takiego problemu, że... Nawet się cieszę, no fajnie, że kogoś to będzie cieszyć. Pojechał obraz do Francji i kobieta była przeszczęśliwa. I to była dla mnie największa radocha. Mhm. W ogóle o tym nie myślałem, że się pozbywam tak naprawdę mojego obrazu. No, maluję to dla ludzi, maluję to dla innych. No, w sumie tak, ale wiesz, no, ja cały czas obserwuję siebie przy tym, no bo w sumie chciałem doświadczyć twojej pasji, to było bardzo fajne. Tak jak powiedziałem, ten moment zwrotny, w którym odwróciłeś. Myślałem, że zrobisz coś innego, na przykład, że pokażesz mi, jak to się może poruszać i tak dalej, ale zaskoczyłeś mnie. Ale w sumie to też może być takie doświadczenie ciekawe, żeby wypchnąć płótno jakimś kształtem i na tym malować. Tak, tak, nie? Jak najbardziej. Natomiast to było bardzo fajne i, tak, i zmieniło to kompletnie moje emocje, moje odczucie odnośnie obrazu, bo tak jak ci powiedziałem, no jednak zrobiłem te mazy. Ja też pozwalam tym uczuciom być, nie? Że, że było coś fajnego i nagle zrobiłem mazy, które mi się po prostu nie podobają. No i dobra, dalej kombinuję, co z nimi zrobić. A tutaj odwróciliśmy sytuację i nagle one zniknęły, pojawiły się nowe możliwości kompletnie, ale generalnie płótno jest to samo, tak? A spróbujmy teraz odwrócić je z powrotem i zobaczmy, co widzimy na tym... Ty? Na tym, co już... No, otwieram. Ty? A tu już jest w miarę sucha. Nie, no to ewidentnie jest teraz tamta strona. Tak. Tak, ale też w głowie żeśmy zdefiniowali pewne fragmenty. Teraz też je dalej widzimy, tylko że odwrócone. Odwrócone, dokładnie. Natomiast możesz przymknąć oczy i z powrotem zacząć kombinować. Odejść dalej, przymknąć oko i jakby nawet z odległości pewnej. No to zobacz, teraz jak przymkniesz oczy, to tutaj jest głowa osoby, które tu ma te wykreski, to są oczy takie, to jest twarz, jakieś włosy, duży tułów i tutaj to jest ta murzyńska sukienka i można byłoby narysować generalnie tutaj stopy, byśmy mieli kolejną postać, nazwijmy to grubą murzynkę. Tak, tak, tak. Albo niekoniecznie murzynkę w tym momencie, chociaż ta twarz, może taka, zobacz, ceremonialna maska tutaj jest, nie? Taka postać tej ceremonialnej masce. One czasami te maski mają takie, wiesz, włosy tutaj dużo. Tak, 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 tak. I tutaj jakiś strój, może to jest tarcza tej osoby, może to jest jakiś wojownik, słuchaj. I tam gdzieś trzyma tą tarczę, nie? Trzyma, dokładnie, no, a tutaj się pojawiają, są jakieś pióra przyczepione do tej tarczy. Tak. A tu nawet jest widać, zarys może jakieś tam stopy, te mazy, które tam nie wyszły, może on... Jakaś dróżka jest, tory już się na dróżkę zrobiły. Dróżka jest, tak. To może być teraz berło, albo jakaś broń taka, wiesz, tutaj... Tak, i taka jest to rozczapieżona. Tak, tak, racja, no, trzyma, dzierży coś. Ale popatrz, że też te kształty otaczamy, żyjemy w społeczeństwie, pełnym ludzi. Na takich abstrakcyjnych rzeczach szukamy elementów ludzkiego ciała, części ciała, postaci. Jakoś automatycznie się identyfikujemy z takimi kształtami. Tak, bo mózg stara się nazwać. Tak. Bo to, co powiedziałeś o pustce, to myślę, że podobny problem mamy z nieznanym. Tak. Staramy się nazywać rzeczy, bo jeżeli coś nazwiemy, to się tego mniej boimy. Jest oswojone. No tak jak Xipery, nie? W Małym Księciu. Nazwiesz, ale z drugiej strony, jak coś oswoisz, to jesteś za to odpowiedzialny. Czyli w momencie, kiedy nazywasz to, to musisz już to wybronić i powiedzieć, no jak to, nie widzisz tu wojownika, no przecież widać go, nie? A dopóki nie definiujesz tego jako wojownika, ale pozwolisz sobie, co jest dla mnie trudne, no bo jednak dążymy do tego, żeby to nazywać. I teraz widzę na przykład znowu to ucho tutaj, prawda? Tak, tak. Ucho, ale widzę też bardzo fajną rzecz, dołożę do tego pakietu, czyli mam już trzy rzeczy, które ja nauczyłem się w takim krótkim czasie gdzieś dla siebie z tego, co robiliśmy razem, to że po pierwsze można po prostu odwrócić się, dosłownie czasami może, jak widzisz kogoś, to sobie odwróć go w głowie, ktoś na ciebie krzyczy, masz niefajną sytuację, to sobie odwróć to i pomyśl, dobra, no okej, okay, widzę to odwrotnie, widzę to inaczej, zobaczysz to inaczej. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zmrusz oczy. Bo to też bardzo fajną rzecz zrobiło, że nagle jak straciłem ostrość tego, to być może jest nawet tak, że ostrość czasami przeszkadza. Tak. A nieostrość pozwala ci zobaczyć coś
od nowa i w momencie, kiedy mózg, to jest bardzo podobnie jak z tymi trójwymiarowymi obrazkami stereoskopowymi. Musisz stracić ostrość, żeby zobaczyć. Więc tutaj stracenie ostrości, czyli przestanie obserwowania szczegółów, zaprzestanie obserwowania szczegółów pozwoliło mi zobaczyć nowe rzeczy. I ta trzecia rzecz to jest nie nazywanie rzeczy, że czasami warto może czegoś nie nazywać w ogóle, bo to też nas przywiązuje. A jak nie nazywamy, to już możemy widzieć. Zobacz, ja tutaj zobaczyłem twarz, znowu japoński mi się obraz pojawia, takie demony są japońskie. To ma taką otwarte usta krzyczące, broda, broda, usta otwarte, tutaj nos taki lekko zakrzywiony. Czerwone, bardzo często mają ten czerwony element i zobacz, nawet rogi tego demona są. Tak, jest cały z profilu, jest widoczny. No, w takim profilu lekkim tylnym profilem. Tak. Także super. No, zgadza się. Bardzo ciekawe doświadczenie. Nie powiem, że będę kontynuował, bo... A to też mi o to chodziło, nie? Bo jak cię nie chcę ani namawiać, ani... Ja myślę, że też to było fajne, dokończę myśl, także nie powiem, że będę kontynuował, bo tego nie wiem, tak? Czy mi to tak... Czy to jest rzeczywiście moja droga? To jest na pewno twoja droga i bardzo ci dziękuję za podzielenie się tą drogą, bo jest naprawdę, to było super doświadczenie dla mnie, tak jak wczoraj powiedziałeś o klockach, że spojrzenie od mojej strony, takiej bardziej analitycznej, czekaj, włączę nam znowu aparat, o, jesteśmy z powrotem, czyli takie spojrzenie od mojej socjologicznej, analitycznej strony na twoją pasję, dla ciebie też było ciekawym doświadczeniem, bo nagle właśnie musiałeś nazwać pewne rzeczy, poukładać je i jestem bardzo ciekaw, wiesz, bo to też zostanie ci w głowie, zostanie ci na filmie, zostanie ci na zdjęciu, co ty z tym zrobisz, nie? Bo to też może zmienić w pewien sposób twoje działanie, bo nagle postawiłeś sobie jako pierwszą odwagę i ty niby to wiedziałaś, ale teraz to nazwałeś. I może to da ci odwagę do nowych rzeczy, nie wiem tego, a z kolei dla mnie to też było bardzo ciekawe, odwrotne doświadczenie, nie nazywania rzeczy. Ja pracuję słowem, więc ja muszę nazywać na co dzień rzeczy, muszę szukać nazw i muszę szukać uproszczeń takich, które będą przemawiały do ludzi. A tutaj z kolei wyszliśmy ze słowa i były takie momenty, kiedy to rysowaliśmy, kiedy nawet zwracaliśmy uwagę na to, że opatrz, nic nie mówimy, a tak naprawdę mówiliśmy bardzo dużo, bo właśnie to powiedzieliśmy. To było to, co powiedzieliśmy. Bardzo ciekawe, super. Tak mówię, że nie wiem, czy będę kontynuował, ale na pewno jak z synem usiądę do rysowania, do malowania, to mi to pomoże. Także jeszcze raz ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Super doświadczenie. Bardzo się cieszę. I teraz musimy zdecydować, którą stroną to ustawiać.